jesteśmy w centrum pozyskiwania nasienia firmy Choice Genetics Polska. To tutaj jest laboratorium tej firmy, tutaj ocenia się materiał pobrany, dlatego dzisiaj dowiemy się, na czym polega automatyczne pobranie nasienia i na czym polega analiza tego nasienia. Dowiemy się również od ekspertów pracujących tutaj, jakie korzyści wynikają z tego tytułu dla indywidualnych gospodarstw trzody chlewnej. Zobaczcie, na czym to polega. Automatyczny pobór nasienia w centrum pozyskiwania nasienia Choice Genetics polega na zminimalizowaniu obecności człowieka w czasie pobierania nasienia. Chodzi o to, że knur w momencie, kiedy wykona skok na fantom, jest podpinany pod specjalną pochwę, gdzie następuje ejakulacja. Ejakulat pobrany w ten sposób charakteryzuje się bardzo wysoką jakością, jeżeli chodzi o czystość, a później w momencie, kiedy ejakulat transportowany jest do laboratorium, nie ulega żadnym zanieczyszczeniom. Chodzi o to, że staramy się pobrać produkt idealnie czysty i dostarczyć go możliwie jak najszybciej do laboratorium. Nasienie z fermy do laboratorium trafia w około 7 sekund, co powoduje, że nasienie nie stygnie, a w momencie przygotowania do produkcji i oceny nie ulega pogorszeniu jego jakości. Poczta pneumatyczna zapewnia bardzo szybki transport nasienia do laboratorium. Gdy nasienie dotrze do laboratorium, laborantka ocenia nasienie makroskopowo poprzez woreczek foliowy. Widać dokładnie, czy nasienie jest jakościowo czyste, czy tam nie ma zanieczyszczeń na przykład krwią bądź kałem. Kolejnym etapem jest przygotowanie próby do oceny w systemie GAZA. Umożliwia nam bardzo szczegółową analizę nasienia, gdzie mamy podstawowe parametry, takie jak ruchliwość nasienia, typ ruchu. Elementem oceny w systemie GAZA jest ocena morfologiczna. I oceniamy tutaj 5 podstawowych wad nasienia. Mamy kropę bliższą, kropę dalszą, wadę DMR, zawiniętą witkę i zagiętą witkę. Są to wady, które występują najczęściej w ejakulacie knura i system GAZA umożliwia ocenę tych ejakulatów. Centrum pozyskiwania nasienia dysponuje potężną bronią, jeżeli chodzi o ocenę nasienia. Mamy system GAZA, który umożliwia nam bardzo szczegółową analizę, tak jak już wspomniałem, ale też mamy mikroskop z odwróconym kontrastem fazy. Taka ocena daje nam możliwość bardzo szczegółowej analizy i w porównaniu na przykład do oceny, którą możemy wykonać na fermie, gdzie mamy mikroskop świetny, jest bardzo duża różnica. Tu widzimy szczegółową ocenę praktycznie każdego plemnika, a w mikroskopie świetlnym widzimy tak naprawdę połowę mniej plemników. Jest to związane z budową mikroskopu świetlnego. Po prostu nie da się zobaczyć więcej. Taka jest charakterystyka tych mikroskopów. Chłodnia jest pomieszczeniem wyjątkowym. Tutaj odbywa się schładzanie przygotowanych dawek inseminacyjnych, ale też i schładzanie puderek styropianowych. Ma to na celu wyrównanie temperatury pudełka i nasienia. My tutaj wyrównujemy temperaturę do 16,5 stopnia. Tak przygotowane nasienie, spakowane nasienie trafia do klienta, gdzie zasadniczo w całym procesie transportu nie zmienia się temperatura. Jak my tu w centrum zapakujemy nasienie, które ma w temperaturze 16,5 stopnia, do klienta dojeżdża i ta temperatura się nie zmienia. Też jest 16,5 stopnia, maksymalnie 17, ale jest to cały czas temperatura bezpieczna dla nasienia. Tak przygotowane nasienie opatrzone w etykietę adresową trafia do pomieszczenia pakowania, w którym pracownicy zamykają przygotowaną paczkę w pudełko kartonowe, wkładają katetery, obarczają dodatkowo jeszcze etykietą adresową firmy transportowej i tak przygotowana paczka przyjmowana jest przez firmę. Zobaczmy.
zobaczyliśmy dzisiaj, jak wygląda nowoczesna technologia w przygotowaniu nasienia, jego analiza komputerowa, ocena jego jakości i jak to wygląda w praktyce. Tak naprawdę dla Państwa gospodarstw oznacza to stabilny, wysokiej jakości produkt, który jest bezpieczny zdrowotnie i który już na drugi dzień po pobraniu może być w Państwa gospodarstwie.